Witajcie, moi drodzy, w kolejnym nagraniu. Zanim przejdę do tematu, chciałabym odpowiedzieć na trzy najczęściej ostatnio zadawane mi pytania. Pierwsze, czy jestem psychologiem? Tak, jestem psychologiem klinicznym. Drugie pytanie, czy prowadzę terapię? Tak, prowadzę terapię przez Skype'a i stacjonarnie w Słupsku i wszelkie związane z tym informacje są zawsze umieszczane pod każdym wideo, mail, kontakt i szczegóły współpracy. I trzecie pytanie, czy moi rodzice wiedzą, że nagrywam wideo, że mam swój kanał? Tak, oczywiście, że wiedzą. Przechodząc do tematu. Chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać o ambiwalencji, o tym, dlaczego my kochamy nadal chłopaka, dziewczynę, mimo że doświadczamy od nich nadużyć, przemocy i ta relacja w ogóle nie jest dla nas zdrowa. I co tutaj też mam oczywiście na myśli, mówiąc niezdrowa relacja, toksyczna. Kogo mam też na myśli, z kim my wchodzimy właśnie w tę dynamikę? To jest przede wszystkim osoba, która nie szanuje Ciebie, nie szanuje tego, co robisz, Twoich przyjaciół, bliskich. Wszystko, czego dotkniesz, może być skrytykowane przez tą osobę i z reguły tak jest i nie jest szanowane. W tej relacji wyłącznie dajesz. To jest też osoba, która często znika bez wyjaśnienia i pojawia się też bez żadnych słów wyjaśnienia. Albo po długiej właśnie nieobecności, kompletnego braku kontaktu, pisze do Ciebie, na przykład w nocy, co u Ciebie. To są też osoby, które są zainteresowane na przykład wyłącznie seksem i nie dopuszczają Ciebie do żadnego innego aspektu w ich życiu. Kompletnie nie. Niczym się nie chcą dzielić i nie zrobią tego. I często to jest właśnie osoba narcystyczna, somatyczna. I odwrotnie. Kompletnie nie są zainteresowane seksem i występują oczywiście już przeze mnie wcześniej wymienione cechy. I to jest często też osoba narcystyczna, typ mózgowy. Ignorują Ciebie przez miesiące. Absolutnie nie szanują Twoich granic. Oczekują tego, że będziesz czytać w ich myślach i tym samym spełniać ich potrzeby. To jest też osoba, która w jednej minucie jest ciepła, dostępna, wydaje się Tobie bliska, a w drugiej nie masz już z nią kontaktu. Czujesz, że jest mur i kompletnie nikogo już tam nie ma. A mimo to Ty nadal pragniesz jej, jego, myślisz o tej osobie, nawet jeżeli nie macie kontaktu już powiedzmy rok. Pytasz swoich znajomych, jeżeli nawet jesteś w tej relacji, czy coś z tego może wyjść, kiedy nawet masz potwierdzenie od znajomych, że nie i pokazują oni Tobie, co się dzieje, to Ty nadal wierzysz, że pomimo tego coś może faktycznie tutaj wyjść z tej relacji. Tak bardzo kogoś chcesz poznać, zaprzyjaźnić się często, albo po prostu właśnie być w relacji, a z drugiej strony boisz się. I to też zjawisko opisała Helen Fisher. Im bardziej ktoś nas często odpycha, tym my bardziej tej osoby chcemy, jeżeli chodzi właśnie o ambiwalencję. Jeżeli chcesz więcej przeczytać artykułów na ten temat, to wpisując hasło Frustration Attraction odeślę Ciebie do tego tematu. Polecam serdecznie. Dlaczego właśnie tak się dzieje? Opisując to, co przed chwilą. Ponieważ w przeszłości bliskość i na tę chwilę, ponieważ podświadomość nie ma czasu, bliskość nie kojarzy się Tobie z niczym dobrym. I to jest właśnie
to ambiwalentne poczucie, że chcesz bliskości, chcesz relacji, bo dziecko zawsze do tego dąży, bez tego nawet dziecko nie przetrwa. To jest właśnie ten konflikt, bliskość i lęk przed nią. Tylko, że w podświadomości też jest taki zapis, że jeżeli miłość nie jest bolesna, nie jest wyzwaniem, to często miłością nie jest. Jest nudna. I wtedy w tego typu relacje twoja osoba nie chce wchodzić, nie chcesz wchodzić, bo nie jest ta relacja dla ciebie interesująca. Czegoś brakuje. I to jest właśnie też ten przymus powtarzania, który tak pokazuje odtwarzanie dynamiki w rodzinie, co się oczywiście pokazuje też, jakie rzeczy mamy nierozwiązane. I z kim oczywiście my możemy to odtworzyć, tego typu dynamikę? Z osobami, często z grupy osobowości typu B, czyli osobami narcystycznymi, borderline, psychopatami, socjopatami, które często mają styl przywiązania unikający. Bo dla nas, kiedy, tak jak już powiedziałam, jest na przykład inna dynamika, to to może być dla nas przerażające. To nie jest bezpieczne, mimo że na przykład mogłoby być zdrowe. Tak, mogłoby być tutaj tworzona zdrowa więź, jeżeli oczywiście też pracowalibyśmy tutaj ze sobą. I dlatego odnoszę się tutaj do teorii właśnie przywiązania, do teorii relacji, bo to świetnie już wykazała Mary Ainsworth w swoim teście, który nazwała nieznaną sytuacją. Ona, badając reakcje dzieci na właśnie sytuacje im nieznane, na podstawie tego wyróżnienia cztery style: bezpieczny, lękowo ambiwalentny, unikający i zdezorganizowany, który charakteryzuje się swoim wzorem emocjonalności i swoimi określonymi predyspozycjami. I o co chodziło właśnie ze stylem lękowo-ambiwalentnym? Otóż kiedy dzieci zostały w pokoju zabaw i były obserwowane przez weneckie lustro, rodzice opuszczali pokój na chwilę i po powrocie obserwowano reakcje dzieci, żeby właśnie zobaczyć ich typ więzi, jaki mają. Dzieci ze stylem lękowo-ambiwalentnym po powrocie rodziców były niezdecydowane. One nie wiedziały, czy podejść do rodzica, czy one chcą tej bliskości. Chcą oczywiście, ale z drugiej były tak złe i zalęknione, że często nie podchodziły. Tak, bądź podchodziły bardzo na chwilę i od razu się oddalały i było to właśnie widać w tym teście. I to między innymi właśnie staram się Wam też opisać, przekazać, co my odtwarzamy, co my tutaj właśnie robimy w relacji, kiedy jesteśmy już dorośli. I zauważyłam też, to może taka dygresja, jedną rzecz na temat nieśmiałości. Sama w swoim życiu, kiedy robiłam wywiad też wśród członków swojej rodziny i pytałam, jakim dzieckiem byłam, jak oni pamiętają pewne sytuacje, zdarzenia, bardzo często słyszałam, że byłam nieśmiałą dziewczynką. Ja oczywiście zastanawiałam się, o czym jest ta nieśmiałość, czego dotyczy nieśmiałość, tak? I tutaj nie chodzi mi o poczucie, tak, o toksyczny wstyd, tylko o samą nieśmiałość. I im bardziej też obserwowałam inne dzieci, czy nawet teraz, kiedy obserwuję po prostu dzieci, ich relacje, to ta nieśmiałość pokazuje mi zupełnie coś innego. Właśnie chcę to oddzielić od poczucia wstydu. To jest skrajna niechęć spowodowana bólem, którego to dziecko doświadczyło w relacji z opiekunem. I są dzieci, które kompletnie odpuszczą sobie relacje z innymi osobami, spoza rodziny na przykład, albo z rodziny. Ale są też dzieci, które nie będą mieć na przykład więzi, relacji, nie będą tworzyły, powiedzmy, z rodzicami, opiekunem, ale będą starały tworzyć się tę relację z obcymi na przykład osobami, czy z osobami oczywiście innymi niż
tak, poza rodzicami i opiekunami. Więc na dzień dzisiejszy tym jest dla mnie nieśmiałość. To właśnie pokazuje skrajną niechęć do nawiązywania relacji, bo jest za tym ogromny ból opuszczenia, upokorzenia, niedostępności, odepchnięcia. Te dzieci są po prostu przerażone, bo tego doświadczyły w pierwszych swoich relacjach. I tym jest dla nich miłość. Dlatego też często tym jest też miłość dla Ciebie i stąd to poczucie ambiwalencji. Pomimo tego, że wiesz, że ta relacja nie jest dla Ciebie zdrowa, tkwisz w niej. Z tych powodów, o których wspomniałam. A z osobą narcystyczną właśnie odtworzysz ten taniec, tę pułapkę lękowo unikającą. Osoba narcystyczna też właśnie w tej relacji nie jest Tobą zainteresowana, co z jednej strony jest dla Ciebie bardzo bezpieczne. Dlaczego ona też nie jest Tobą zainteresowana? Ponieważ ona jest zainteresowana wyłącznie swoim monologiem wewnętrznym, który jest cudowny, wyjątkowy, tak jak ona sama. Więc ta osoba kompletnie nie jest naprawdę Tobą zainteresowana. Dlaczego też osoba narcystyczna krzywdzi Ciebie? Rani. Często chce dosłownie Ciebie zniszczyć. Zawodzi wiele razy Ciebie. Z jednego też powodu. Ponieważ chce uzewnętrznić swoją traumę i chce, żebyś Ty ją wziął i żebyś zajął się potrzebami tej osoby. I ta osoba będzie jeszcze robić jedną rzecz. Ona będzie sprawdzać, gdzie jest Twój limit. A czasami, zwłaszcza u osoby zależnej, współzależnej, sky is the limit. I tutaj dlatego te nadużycia, przemoc będą sprawdzane, gdzie ta osoba na ile może sobie pozwolić na to również. Dlaczego jest potrzebna nam, co daje nam w ogóle ta dynamika? To, że raz jesteśmy blisko, raz się oddalamy. Tak, bo to jest taniec dwóch osób. Po pierwsze, to jest poczucie istnienia dla naszego wewnętrznego dziecka. Bo moi drodzy, to jest znane, to jest bezpieczne. Nawet jeżeli coś byłoby zdrowe, to jest przerażające, bo nie tego znamy. Nie to znamy, nie tego doświadczyliśmy. I też to jest uzależnienie od tego tańca, od tej dynamiki, uzależnienie od tego podekscytowania, od ekscytacji, wbrew pozorom. A dlatego ja często powtarzam, że praca ze sobą fajnie, kiedy idzie w myśl zasady wolniej, znaczy szybciej. Ponieważ jeżeli będziemy chcieli zrobić coś z dnia na dzień, zmienić swój styl przywiązania, czy wprowadzić nowe nawyki, schematy, to się nie uda. To będzie przerażające dla wewnętrznego dziecka. To tak jak z postanowieniami noworocznymi, tak, które upadają na przykład po tygodniu. To jest niemożliwe, żeby nawet przetrwały. Tak? Więc o to właśnie chodzi w tej ambiwalencji. Dlatego my często tkwimy w takich relacjach i to absolutnie nie chodzi o poziom logiczny, tak? Bo z reguły nikt nie wybiera tego typu relacji, które w tak okrutny często sposób są krzywdzące, nadużywające. I tu nie mówię tylko też o stronie tak osoby narcystycznej, ale jak najbardziej jestem z daleka od tłumaczenia tutaj tych osób. Chodzi mi, że osoba zależna również nadużywa innych osób, tak? Oczywiście te osoby, narcystyczna i zależna, jest tutaj kompletnie inna motywacja, ale osoba zależna również nieświadomie krzywdzi inne osoby szantażem emocjonalnym, obrażaniem, przytłaczaniem swoją bezradnością, swoimi potrzebami, to również jest i są nadużycia. Nie zapominajmy o tym.
i osoba zależna, i osoba narcystyczna, nie są to zdrowe przykłady relacji i zdrowe przykłady osobowości. Te osoby potrzebują terapii. I wydaje mi się też, że nawiązując właśnie do zależności, współzależności, że wychodzenie z zależności i również praca ze stresem półrazowym nigdy nie była bardziej ważna. Pobądź z tym, proszę, czy to o tobie? Bardzo tobie dziękuję za uwagę. Miłego dnia i do usłyszenia.